Wszedłem wybrać sobie mapę do dzisiejszego odcinka i powiem wam, że od razu ta mapa przykuła moje oko, także zagramy sobie oczywiście na trudnym, ponieważ dzisiaj testujemy bardzo ciekawą małpkę, która jest znakiem zapytania i wszystkie upgrade'y, jakie tutaj są, też są znakami zapytania, więc na dobrą sprawę nie wiem, co to będzie, wiem tylko, że 130 tysięcy, tutaj mamy 38, tutaj mamy 199, no i oczywiście paragon, który kosztuje 11 milionów, także zostawcie jakiegoś lajka na samym początku, postawimy sobie Etienne'a, powiedzmy w tym miejscu. Ej, zarąbisty pomysł na mapę, naprawdę, że ja wcześniej na coś takiego nie wpadłem, żeby po prostu podzielić mapę na jakieś tam fragmenty, no to jest w sumie trochę smutne. I mam odpalonego double cash mode'a, ponieważ no ta mapka wymaga bardzo dużych ilości gotówki i mogę sobie postawić chwilę jakąś... Aha, mogę tutaj postawić małpkę, tutaj też mogę postawić, ale i tak raczej będę musiał się skupić na tym, co jest w tym miejscu. Dobra, okej, postawimy sobie te lepsze rangi, wiadomo, jak to będzie działało, trzeba będzie też postawić parę farm, tak? Właśnie zastanawiam się, ile farm potrzebuję. Powiedzmy, że zacznijmy od 5 pod górne drzewko, a później pomyślimy, może nawet jakiegoś farmera postawię, bo farmer zawsze jest przydatny. O, jest miejsce na farmę. I to mi się podoba od razu, tak? Można rozpoznać fajną mapę, chociaż tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia, czy jest farma, czy nie, bo czasami jest to po prostu utrudnienie, a wy upewnijcie się, że subskrybujecie kanał. Powoli dobijamy coraz więcej subskrypcji i mam także dwa kanały. Polecam sobie sprawdzić, na przykład na jednym aktualnie trwa seria z Ark Survival Ascendant z Admirosem oraz Hogatem, więc super się bawimy, fajnie się gra, a jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, no to po prostu sobie to obczajcie. I w sumie z tego, co zauważyłem dopiero teraz, no to zobaczcie, że tutaj pod tymi znakami zapytania mamy normalnie pokazane jakieś małpki, więc wydaje mi się, że to jest taki spoiler, czego mniej więcej możemy się spodziewać. Jeszcze chciałem powiedzieć, że muszę postawić, jak on się nazywa, muszę postawić wioskę, ale z drugiej strony w sumie nie potrzebuję wioski, musimy na pewno postawić alchemika. No i wykrywanie kamon będziemy mieli od jednego naszego ziomala, czyli Etienne'a, więc raczej możemy się skupić teraz, przynajmniej mam taką nadzieję, tylko i wyłącznie na stawianiu kolejnych farm. Dobra, mocniejszy kwas, super. I czekaj, kiedy ty, Etienne, kontroluje dwa drody naraz? Nie, no to raczej on na spokojnie sobie rozwinie na tym chyba do 8 poziomu. Czekajcie, cyk. Tak, na 8 poziomie otrzymuje oczywiście to wykrywanie kamo, także my możemy się skupić teraz na tym. O! Okej, okay, owiane balony, wiadomo, bumerangowa małpka idealnie sobie z tym radzi. Pewnie na 40 rundzie będę musiał coś dostawić, bo nie wydaje mi się, żeby tylko ten bumerang poradził sobie z małpem. Wiecie, jakiś snajper by się przydał albo coś w tym stylu, albo no mógłbym w końcu zacząć stawiać tą małpkę, która jest jakby tematem przewodnim tego odcinka, ale może jeszcze się wstrzymamy. I zamiast tego postawimy sobie bomb shootera pod dolne drzewko. O, widzicie, on sobie tutaj ze wszystkim będzie radził. Coś miałem jeszcze powiedzieć i zrobić. A, to jest biała małpka. Okej, okay, dziwnie wygląda. Trochę już widzę, że będzie problem z pokazaniem tej mapy, znaczy pokazaniem tych małpek dobrze, ponieważ no jak widać, no jest dużo drzew tutaj, nie? Ja rozumiem, że to jest taki zabieg i tak ma po prostu być, ale taka pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy. Dobra, weźmiemy sobie, postawimy farmę tutaj i postawimy wioskę i nie wiem, czy mi się gdzieś, nie, no nie zmieści się kolejna farma. Dobra, gdzieś tutaj w tym miejscu, o, i chyba powinienem wciągnąć te cztery farmy. Także plan jest taki, żeby ulepszyć je teraz na czwarty tier wszystkie, tak, rytmy dżungli, zarąbiście. Wciągamy je, stawiamy nowe farmy i już powinno mi wystarczyć kasy do końca tego odcinka. Przynajmniej mam taką nadzieję, że już nic nie będę musiał tutaj stawiać. I mob, oho, oho, nie, dobra. Nic się nie przebiło. Całe szczęście, ale już wiecie, mimo tego, że gram na tym double cash mode, to ten double cash mode sprawia, że kompletnie jakby nie uważasz na to, jakie masz małpki, grasz sobie na totalnym chillu, a się okazuje później, że przegrywasz w jakiś taki mega głupi sposób. Dobra, małpie miasteczko, weźmiemy sobie, czekajcie, małpi handel, a nie, to jeszcze chyba muszę kupić czwarty tier, żeby te wioski więcej zarabiały. Tak, małpie miasto. Fabryki bananów są już ulepszone, także kupujemy sobie piąty tier i od razu stawiamy tą małpkę, ponieważ czuję, że lada moment ona mi się tutaj może przydać. Aha, i ona będzie strzelała jak to jest łódź podwodna pod środkowe drzewko? Chyba coś takiego to jest. Spiky balls. Wow! Dobra, to rzeczywiście będzie bardzo dziwna małpka. Goofy bomb. Czekaj, co tu się dzieje? Mam nadzieję, że to mi nie dziwne. Okej, okay, to kolejny tier. Aha, teraz mamy wioskę, która będzie mi generowała 1200 kasy? Nie, ta wioska strzela. Chyba.
cały czas. Ja byłem przekonany, że ona mi będzie generowała kasę, ale nie. Wygląda na to, że nie, weźmiemy sobie tą prędkość razy 5 i teraz od razu postawimy sobie farmę pod piąty tier. Tak, tam możemy od razu lecieć pod piąty tier. Raczej tak się tutaj nie powinno nic przebić, bo jak widzicie, tylko i wyłącznie teraz ta wioska dziwna robi cokolwiek. Dobra, już rozumiem, jak jest, o co chodzi w tej małce. Po prostu mamy mega dziwne rzeczy, których nie da się w żaden sposób zakwalifikować. Nie wiem, czy to mi się podoba, czy nie. Overkill moment. To jest, jakbym chciał powiedzieć, czyli tutaj chodzi o to, że będziemy mieli więcej obrażeń albo coś takiego, ale nie. Mamy po prostu 3 znaki zapytania. I masz sam dojść do tego, o co w tej małce chodzi. No to co, farmy już ogarnięte, to możemy sobie sprawdzić, na czym polega ten overkill moment. Aha, dobra. Okej, 199 tysięcy kosztuje piąty tier i ja już mogę sprzedać te wszystkie małpki. Znaczy postawimy sobie tego alchemika, czemu nie? A, i on w ogóle wygląda jak super małpka. Bomb shooter też nie jest mi już do niczego potrzebny. Postawimy sobie wioskę pod środkowe drzewko, ładnie. Jak on bije, 135 tysięcy. Oj, to będzie długi odcinek, już teraz to widzę, no bo jeżeli ja nawet paragonu nie postawiłem, a już on sobie tak dobrze radzi, no to wiadomo, jak to będzie wyglądało. Dobra, weźmy sobie prędkość razy 10. Może, wiecie co, żeby było to troszkę bardziej przejrzyste. O, weźmiemy sobie, zmniejszymy te pociski. O, to już wygląda, szczerze, mogłoby to tak wyglądać domyślnie, że on po prostu rzuca takimi świątyniami. Normalna rzecz, prawda? Dobra, 199 tysięcy i to wygląda jak zwykły dart. Aha, czyli to nie ma żadnego powiązania, ta ikonka, która tutaj jest, z tym, co rzeczywiście jest na ekranie. Dobra, bo tu jest na przykład, to jest chyba druid albo mag pod górne drzewko. Mag, tak, mag to jest. To jest chyba arcymag, jeżeli dobrze kojarzę. A tutaj mamy na przykład zwykłego darta, tutaj mamy znak zapytania, bomb shooter jakiś. No, więc działa to jak działa. Teraz czas na kolejną rzecz, czyli uzbieranie. Wiecie co, ja może postawię tą wioskę pod dolne drzewko, żeby on trochę więcej kasy mimo wszystko mi tutaj zarabiał. Znaczy, jeszcze więcej niż teraz. Coś mogę, właśnie przecież ja mogę jeszcze później użyć inżyniera. Ale w sumie nie użyję inżyniera, bo i tak będę robił paragon. Chyba mi w ogóle starczy mi tyle farm? Może powinienem jeszcze więcej postawić? Czekaj, jaki ty masz zasięg? Ja muszę zobaczyć to. Okej, no ten zasięg nie jest zbyt dobry, szczerze mówiąc, ale może jeszcze gdzieś tutaj się zmieści. Nie zmieści się kolejna farma. Dobra, jednak się zmieściła. Chwila, widziałem gdzieś tutaj to na biało. O, właśnie, mamy to, także proszę bardzo, kolejne. O, wygrałem i teraz wolna rozgrywka, to po pierwsze, bo od razu z automatu chciałem wyjść z tego. Mamy piąty tier, pyk. On rzuca zwykłymi rzutkami? Znaczy, lepiej to... Czekaj, zobaczmy. Tak, to są zwykłe rzutki, tylko że mega wybuchowe, mega szybkie i dużo bijące, dobra. Tutaj mu zwiększyliśmy attack speed, to już rozumiem. Okej, czyli jednego, tą dziwną małpkę, którą tutaj mamy, mamy już ulepszoną na maksa, to teraz czas na kolejną, tylko postawię ją tutaj. Ja wiem, że to nie jest najlepsze miejsce, bo trochę te krzaki zasłaniają i tak dalej, ale chcę wygląd zobaczyć ich, także lecimy pod środkowe drzewko. Okej, w ogóle on ma globalny zasięg, teraz sobie sprawdziłem. Assassin, Monkey Ranks, też za dużo tutaj nie widzę. A, już, on jest tym, farmerem, to jest chyba skin jakiegoś tam farmera. Weźmy dolne drzewko teraz zróbmy. Szczerze mówiąc, są za dużo... Czekaj, czy on strzela... Co to są za pociski? On strzela dartlingami? Dobrze widzę? Tak, chyba odstrzelał dartlingami. Ten 428 tysięcy ma. Dobra, od razu postawimy sobie ostatniego. Na przykład w tym miejscu. Dobra, nie będzie miał żadnych buffów. Aha, czym on strzela? On zachowuje się jak dartling, ale strzela innymi dartlingami. What? I jeszcze stawia magów, jeszcze zachowuje się jak nekromanta i jeszcze robi coś takiego. To są chyba wioski? Czemu mam ładowanie? Chwila, chyba że tak to się nazywa? Nie. Tower Paragon. Ładowanie! Pierwszy raz widzę coś takiego, że nie mam pokazanego, ile to będzie kosztowało, tylko jest ładowanie. Dobra, zablokowane. Ja bardzo chciałbym to zablokować. Czekaj, cyk. Cyk, strzelaj sobie. Aha, nie mogę go zablokować, tego Paragonu. Ty, on... Nie. Myślałem, że on automatycznie wyszukuje, ale nie, na pewno nie wyszukuje. Dobra, normalne. I tutaj, w to miejsce masz strzelać. Widzicie? Niestety nie będę za bardzo tego mógł używać. Mega dziwna małpka, naprawdę. I mamy w ogóle jakieś umiejętności, teraz sobie zdałem sprawę. Nie wiem, co to robi za bardzo, ale na pewno bije dużo, tyle mogę powiedzieć. Dobra, postawmy kolejną wioskę.
tutaj, żebyś miał też możliwość bicia wszystkich balonów. I będziesz miał też alchemika. Mógłbym go przenieść, tego alchemika, ale to tam nie ma żadnego znaczenia. Czyli co, teraz musimy uzbierać 11 milionów, dla porównania mam tylko 140 tysięcy, żebyśmy mogli tutaj cokolwiek zrobić. Bum, użyłem tej umiejętności i co się zmieniło? No powiedziałbym, że nic. Kompletnie wygląda to tak, jak wyglądało. Kurde, myślę nad kolejnymi farmami, naprawdę, bo zaczyna trochę mnie to przerażać, że ja mam 172 tysiące, a potrzebuję 11 milionów. Powoli dobijam sobie 6 milionów, mamy 228 rundę, co już jest samo w sobie całkiem spoko. Jeżeli chodzi o liczbę zbitych balonów, no to tutaj mamy 2 miliony, tutaj mamy też 2 miliony. Okej, okay, a ty ile... A, okej, okay, już rozumiem, co robi tutaj najwięcej obrażeń. W sumie nie sądziłem, że on będzie taki potężny. Ale nadal ten Tower Paragon ładowanie mnie trochę zastanawia, bo liczę na to, że rzeczywiście będzie możliwość zrobienia tego Paragonu. No 11 milionów i musi być. W ogóle expa jest zero. Dziwna jest ta mapka. Naprawdę jest mega dziwna. Możemy sobie użyć oczywiście podwójnych umiejętności, żeby jeszcze bardziej to wszystko przyspieszyć. No i jeszcze 5 milionów i właśnie nie wiem, czy powinienem... Czekaj. A, Paragon jest na 69 tym poziomie. Bardzo możliwe, że to jest jakiś kap, albo za chwilę zdobędziemy właśnie ten maksymalny poziom. Jeszcze postaram się zainwestować może troszkę więcej kasy, chociaż pytanie, o ile będę mógł zwiększyć poziom tego paragonu. Ale i tak to da nam dobrą próbkę, żeby zobaczyć, jak porąbana i OP jest ta małpka. Ale nadal nie potrafię stwierdzić, czy mi się to podoba, czy nie. Wiecie, jest dużo się dzieje na ekranie, pojawiają się jakieś losowe pociski, ale czy to jest OK? Nie wiem, po prostu nie wiem. Możecie napisać w komentarzu, czy coś wam się takiego podoba, czy uważacie, że to jest trochę przesada, bo sam pomysł na małpkę, że tak naprawdę to jest taki mystery gift i nie wiesz co, jak będzie wyglądało kolejne ulepszenie, jest spoko, ale wykonanie, no nie wiem, czy po prostu mi się podoba. Dobra, wracam do zbierania dalej kasy, chociaż na dobrą sprawę, jedyne co robię, to sobie przeglądam internet na telefonie albo gram w Marvel Snap'a i widzimy się, jak już mam nadzieję, będzie 11 milionów, i rzeczywiście będę mógł postawić ten paragon, bo nadal nie jestem przekonany, że w ogóle ten paragon mogę tutaj kupić. No i proszę bardzo, mamy to, także spowolnimy sobie na pewno rozgrywkę i mogę kupić już ten paragon, jeżeli sobie to kliknę i przeznaczę... Nie, nadal mamy 69 poziom maksymalnie, pewnie musiałbym zainwestować naprawdę dużo kasy, ale chcę zobaczyć, jak mocny ten paragon będzie i postawię go, no wydaje mi się, że tutaj w tym miejscu. Także uwaga, nadal 69 to będzie poziom i... Okej, okay. Oj, czekaj, czemu map się przebił? Dobra, to by wyglądało dziwnie. To by było dziwne, gdyby w pierwszej rundzie od razu się coś przebiło, ale on teraz strzela... To są darty, tak, to jest dart pod środkowe drzewko, chyba? Triple shotik, jeżeli mi pamięć nie myli. No ale pytanie teraz jest takie, do której rundy uda się dotrzeć? Bo jeżeli nic się kompletnie nie przebijało, gdy były te trzy małpki, to teraz, gdy mamy paragon, to trochę tutaj posiedzę, także pewnie pójdę sobie zjeść śniadanie, zostawię was tutaj z tym, miejmy nadzieję, że jak wrócę, to wszystko będzie git, no ale z drugiej strony, no widzicie, jak się zachowuje ta małpka, jak dużo bije, jak bardzo jest OP, jak bardzo jest przesadzone, jak bardzo się nie nadaje do zwykłej gierki, ale my tutaj też testujemy takie rzeczy typowo pod fan, także ja obstawiam... Nie wiem, 900 runda. Najgorsze jest to, że nie mogę w żaden sposób, wiecie, zaltabować sobie gry i pójść robić coś innego, tylko muszę mieć skierowaną myszkę w to miejsce, no bo wystarczy, że zrobię coś takiego. Widzicie, to balony od razu się przebijają. Jakby się teraz przebiło coś i bym przegrał, to bym był naprawdę zły. Ale dobra, ja tutaj to zostawiam. Niby mógłbym zablokowane, cyk. O, widzicie? Nie blokuje się. No, nie blokuje. Nie, dobra, blokuje się czy się nie blokuje? Dobra, zablokowało się. Dobra, zablokowało się, jest. Nie, nie jest, widzisz, nie da się, biorę myszkę do góry, to wszystko się bierze do góry, okej. Okay. Zostawiam tak jak jest i miejmy nadzieję, że tutaj się nic nie przebije. No i minęło trochę czasu, mamy rundę 879. Jak widzicie, balony, tak samo jak wcześniej, kompletnie nic się z nimi nie dzieje, dlatego weźmy teraz... Chwila, czy ja mogę w ogóle w jakikolwiek sposób te balony zatrzymać i pozwolić, żeby się przebiły? Halo, ja chcę przegrać. Nie mogę przegrać, 1700 HP, dobra, fajnie to wygląda, ale no już nie będę czekał do rundy tysięcznej, bo według mnie to po prostu jest bez sensu, chociaż zawsze każdy odcinek, wiecie, kończę na tej takiej idealnej rundzie, ale ja tutaj chciałbym przegrać w jakiś sposób, ale wygląda na to, że gra mi po prostu to uniemożliwia, halo,
Czemu to tak działa? Chyba to jest... tak, bo ja mam jeszcze umiejętności nekromanty, tu są duszki i wydaje mi się, że te duszki cały czas są wysyłane i cały czas w ten sposób po prostu one będą się przebijały i przebijały i pewnie nigdy nie przegram. Także spokojnie runda tysięczna by została tutaj pokonana, ale przyznam szczerze, mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, także mam nadzieję, że mi wybaczycie, że nie poczekam jeszcze właśnie tych rund, żeby idealnie zakończyć. Zostawcie lajka, jeżeli się podobało. Finalna ocena małpki chyba nie ma kompletnie znaczenia, bo jest to poza wszelkimi jakimiś poziomami, ale co, widzimy się już jutro w kolejnym odcinku.